Witam Państwa na spotkaniu w ramach dobrze znanego Państwu cyklu Czwartki nad Łomackiem, organizowanego, tego nie muszę mówić, ale powiem, przez Żydowski Instytut Historyczny. Wszyscy dobrze wiemy, znamy tę instytucję, znamy ten cykl imprez. Ja nazywam się Mariusz Nowik i mam ogromny zaszczyt poprowadzić dzisiejszą rozmowę, a moimi i Państwa gośćmi będą dzisiaj wybitni historycy Żydowskiego Instytutu Historycznego, pan profesor Andrzej Żbikowski i pan doktor Artur Podgórski. Obie są pracownikami działu naukowego ŻIH-u, prowadzą tam badania. Pan profesor Żbikowski, co warto podkreślić, dodatkowo jest także kierownikiem wspomnianego działu. Cóż mogę dodać? Nasze dzisiejsze spotkanie organizujemy pod hasłem Morfologia zbrodni. Hasło bardzo mocne, nośne, bardzo pojemne tematycznie, a rozmawiać będziemy o akcji Dożynki, Aktion Erntefest, jak była to akcja określana w dokumentach niemieckich i jej tragiczna rocznica 79 już przypada właśnie dziś, 3 listopada. Pozwolę sobie może w tym miejscu na małe wprowadzenie dla osób, którym historia akcji Erntefest nie jest zbyt może dokładnie znana. Potem mam nadzieję panowie przejmą ode mnie to zadanie, ale mówiąc bardzo ogólnie, mówimy o akcji, która wydarzyła się między 3 a 4 listopada 1943 roku, kiedy Niemcy przeprowadzili masową, jednorazową egzekucję i myślę, mam takie wrażenie, takie odczucie osobiste, że słowo jednorazowa w odniesieniu do tej akcji, która jakby nie patrzeć trwała 2 dni, ale zważywszy na jej metodykę, morfologię, jeśli można użyć takiego określenia, więc słowo jednorazowa jest tutaj w pełni uzasadnione. Mam nadzieję, że moi goście szacowni o tym zaświadczą, że była to akcja jednorazowa, a więc potężna, masowa, jednorazowa egzekucja w obozach dystryktu lubelskiego, wszystkich obozach, co należy podkreślić, była największą tego rodzaju masową akcją ludobójczą w czasie II wojny światowej, bo pochłonęła życie w sumie ponad 40 tysięcy ludzi. I może to, co powiem, już jakby kończąc mój lekko przydługi wstęp, może z tym się panowie nie zgodzą, ale ja mam takie wrażenie, że może też, które podzielają masowi odbiorcy historii, że akcja Erntefest w pewien sposób została przyćmiona, jeśli można użyć takiego określenia, przez całą tragedię Holokaustu, że cały czas o niej wiemy za mało, że to jest akcja, o której warto mówić, o której warto edukować, warto o niej nauczać. I myślę, że pan doktor, który prowadzi badania nad tą akcją, nad jej bardzo ważnym aspektem, nad obozem w Poniatowej, o czym na pewno nam opowie za chwilę, myślę, że tutaj będzie miał okazję przedstawić stan badań i tego, jak wygląda sytuacja w nauce na temat akcji Erntefest. Więc panie doktorze, panie profesorze, może zacznijmy od pana profesora, może taki sam początek. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Oczywiście akcja Erntefest z naszego warszawskiego punktu widzenia, no to jest po prostu dokończenie mordu warszawskich Żydów, prawda? Tam jeszcze oczywiście powstanie warszawskie, ale po powstaniu w getcie no, funkcjonowała jeszcze parę miesięcy Treblinka. No i te 2 obozy pracy Poniatowej i Trawnika. I można było liczyć, że jakaś znaczna grupa, prawda, tam w sumie w Poniatowej 14 tysięcy, w Trawnikach chyba więcej trochę, prawda, panie Arturze? No łącznie około 30 tysięcy warszawskich Żydów jeszcze żyło. No jak te 2 akcje się zostały przeprowadzone, to w zasadzie przeżyła nam garstka więźniów Budzynia, Starachowic, no i ludzie po stronie aryjskiej, też ich nie było wielu. Więc to jest szalenie ważne, żeby udokumentować losy warszawskich Żydów, które no, dokonały się na Lubelszczyźnie. I to jest no, mój punkt widzenia i powód, dla którego ja się tym zainteresuję. Ale oczywiście na Lubelszczyźnie prawdopodobnie troszeczkę panuje inna optyka. Może pan Artur to doda. Czy tutaj, tak jak słusznie profesor zaznaczył, większość ofiar to są Żydzi
warszawscy, jakkolwiek to będziemy pojmować, czy którzy uciekli w czasie wojny z Lwowa i innych terenów, tak, czy urodzeni poza Warszawą, ale jednakowoż byli to pracownicy Waltera Tobensa, shopów w Warszawie, którzy zostali przewiezieni, deportowani do jego zakładów na teren do Poniatowej i tożsamo również pracownicy Szulca w liczbie 6295 jest taka cyfra podana, a w Poniatowej około 8000 Żydów warszawskich. Tak? To są liczby, które mówią nam o pracownikach tych dwóch fabryk, bo poza tą liczbą są więźniowie, którzy zostali deportowani z Austrii, tak, Słowacji, którzy byli więźniami obozu koncentracyjnego, bo to, żeby nie wchodząc daleko w wywód, trzeba rozróżnić, że w obozie koncentracyjnym był obóz pracy i w tej części obozowej wykonywano pracę przymusową dla niemieckich przedsiębiorców, a ci, którzy byli więźniami obozu koncentracyjnego, no to już każdy wie, jak to uwięzienie wyglądało. No i tu ten element kończąc, należy też powiedzieć, kto się do tej pory tym tematem zajmował. No, palmę pierwszeństwa trzeba oddać panu Rutkowskiemu, którego tekst jest po francusku, jeśli się tam wejdzie, wniknie w strukturę. Nie ma tam dokumentów niemieckich, nie ma odniesień do archiwów niemieckich. Jest to zbiór takich, zbiór bardziej z drugiej ręki. Późniejsza praca to jest Wolfgang Schäffler i Helbe Grabitz, znana historykom o trawnikach książka. Jest również też jakby relacją z drugiej ręki, nie dotyka sedna tej akcji. Ostatnia, taka jedna z ostatnich, to jest w zasadzie, można pokusić się, tu profesor może mnie wesprze, książka bardziej jest zbiorem relacji, zbiorem dokumentów na temat akcji Antifest, wydana przez profesora Libionkę i Lenarczyka pod hasłem Antifest 3-4 listopada, zapomniany epizod. Ciągle nie mamy do dyspozycji, znaczy nie mamy rozłożonej tej akcji na czynniki pierwsze, tak? Nie wiemy, jak wygląda to od wewnątrz, od środka. Nie patrzymy na to oczami źródeł niemieckich. W mediach jest dużo ogólników. To pewnie wynika z racji niedostępności archiwów, ale o tym potem. Już kończąc i oddając głos może dalej, jeszcze ostatnimi czasy wyszukałem, że pojawia się w 2013 roku książka Akcja Antifest, muzyka do śmierci Stefana Klempa, historyka niemieckiego specjalizującego się w policyjnych batalionach, zresztą nomen omen mojego kolegę. I w 2019 pojawiła się również książka Antifest od etymologii do zastosowania, Katarzyna Kuczyńska-Koszany, przepraszam, to jest artykuł w Zagładzie Żydów. I ostatnie zarysowanie tej problematyki to jest akcja Antifest Berichte und Zeugnisse über Lände pana Stefana Henschena i Andreasa Karsa. Ale to jest zbiór już znanych relacji. Także no, pomijam tu oczywiście wkład Muzeum na Majdanku i przyczyn karskich tekstów się rzeczy w zeszytach Majdanka, ale to jest tak jakby z rąb i tyle wiemy na dzień dzisiejszy. No właśnie. O kim? Proszę, panie profesorze, tak. Bo o więźniach, o ofiarach, no nie tak dużo wiemy, prawda? Z Poniatowej uratowały się dwie kobiety, będzie jeszcze na pewno mowa o ich relacjach, cudem zupełnie. Strawnik nikt się nie uratował. No, Majdanek był lepiej obserwowany. Tam właśnie też nikt nie przeżył w kilku latach. Wszystkich zamordowano. Czyli no, ofiarach wiemy bardzo, no, i sporo, i niewiele, bo prawda, wiemy tyle, jak niektórzy szykowali się do wyjazdu, głównie z getta warszawskiego, czy od Tebensa, czy od Szulca, ale
właściwie dotarli gdzie indziej, prawda? Przez Flugplatz w Lublinie do Budzynia i ci, no, prawda, przeżyli. No i tyle wiemy o ofiarach, no bardzo mało. Wiemy o Trawnikach więcej, no bo to troszeczkę pan Artur pewnie powie. Druga sprawa to sprawcy, prawda? Kto dokonał egzekucji, w ogóle kto tam kierował tymi zakładami, jak wyglądała, prawda, tam ta obsługa, ilu było Ukraińców, ile SS-manów, no ale później sama egzekucja, prawda, w ciągu 2 dni, a tam jest 35 kilometrów, tak, między Trawnikami a Poniatową, no to jest kawał drogi, no to nie było łatwo. Po południu w Trawnikach 3, nie, tak, dobrze panie Arturze? Tak, 4, po 3 Trawniki. Po południu, później rano Majdanek chyba 3, 4 i potem Poniatowa. Bardzo szybka akcja, która zmobilizowała bardzo duże siły i niemieckie z całego dystryktu. No i tu pan Artur śledzi, prawda? Śledzi, bo ci ludzie, uczestnicy tego mordu, oni no byli no jakoś tam osądzeni po wojnie. Były dochodzenia, były procesy. Nie wiem, czy kogoś tak naprawdę skazano, nie śledziłem. Natomiast no, niewiele wiemy o samej morfologii tego zajścia, prawda? Kto wydawał komendy. No troszkę wiemy, ale no, to jest dla mnie bardzo ciekawe. Ja liczę, że pan Artur, szczególnie odnośnie Poniatowej, no to całe te rowy, tam wszystko, gdzie były karabiny ustawione, etc., pod lasem, wszystko tam przebadał. No ale to nie dociera na razie do szerszego odbiorcy. Może jeśli ja, przepraszam, tylko bo właśnie chciałem tylko podsumować nasz fragment rozmowy. Czyli nie ma wątpliwości, że akcja RDFest kończy historię Żydów warszawskich. Tutaj się naprawdę domyka historia getta warszawskiego, ta wielka tragedia, o której tak naprawdę wiemy bardzo niewiele. To są szczątkowe informacje, to są informacje, które tak naprawdę z masowego grobu wyniosły dwie panie, pani Fischer i pani Rubinstein, które przeżyły cudem, o czym na pewno pan doktor za chwilę nam opowie. Ale przechodząc jakby dalej, jeszcze też akcentując, bo ja na przykład spotkałem się z takimi swego rodzaju cennymi relacjami na temat egzekucji w Trawnikach, do których może potem nawiążę, to także świadkowie Polacy, prawda? To są także świadkowie, którzy obserwują przebieg egzekucji. W Trawnikach jest to na przykład pani Rosalia Krasowska, która z budynków należących do jej sąsiada wraz z mężem widzą, co się dzieje na terenie obozu, bo te budynki są w miarę blisko postawione, miejsca, które zajmował obóz. To są cały czas szczątkowe informacje dobiegające jakby z zewnątrz tego wydarzenia. Pan doktor przebadał to, tak można powiedzieć, od wewnątrz. No i tu właśnie, panie doktorze, chciałbym nawiązać do prezentacji, którą pan przygotował i zapytać o same początki, czyli kiedy zapada decyzja, kiedy wiadomo będzie, że 3 listopada rozpocznie się akcja, kiedy powstał plan i kiedy pojawił się ten rozkaz, kiedy został wydany. Jak to wyglądało od samego początku tego zaczynu tej strasznej tragedii? Tutaj musimy sięgnąć do oczywiście do dwóch najważniejszych postaci. Czyli, nie wiem, czy na prezentacji widać, po lewej od Ilo Globocnik, po prawej jako Sporenberg, jego następca. I do ich, że tak powiem, charakterów. Sporenberg to w dwóch słowach, to z krwi i kości żołnierz, trzymający dryl wojskowy, wykonujący przede wszystkim i wydający rozkazy. Globocnik, to znamy tą postać, to bardziej awanturnik, tak, człowiek, tak nazwijmy to umownie, mokrej roboty. I teraz tutaj należałoby oczywiście dłuższy wywód przeprowadzić, dlaczego Sporenberg został postawiony na miejscu dowodzenia, tak. On nie widział siebie w roli dowodzącego tej akcji, ponieważ był żołnierzem. Jemu to przeprowadzenie tak obszernej, tak by
tak drastycznej, że tak powiem, akcji było obce, tak? Aczkolwiek no, żołnierzowi nie powinno to być. W każdym razie prawdopodobnie wiedział, co może go za to spotkać, wobec powyższego chciał w jakiś sposób zdjąć odium odpowiedzialności i próbował, nie wiem, próbował, szukał pretekstów do tego, żeby przynajmniej odsunąć w czasie tą akcję, tak? Ale to możemy tylko rozpatrywać w szerszym kontekście, żeby nam to nie zarzucono, że robimy z postaci Spornberga jakiegoś wybawiciela, tak to wcale nie było. To trzeba widzieć w szerszym kontekście, nawet socjologicznym, sięgnąć do zeznania jego adiutanta, który ładnie to, Werner Werheim, który to ładnie to opisuje, te dwa dni przed, jak w tym środku, w tym jądrze dowodzenia, jaka była nerwowa atmosfera, z czym oni, że tak powiem, nad czym próbowali zapanować, z jednej strony odsunąć władze obozowe od informacji, że ta akcja się odbędzie, przygotować zaplecze, czyli nakazać komendantom obozu wykopanie tych dołów, które miały posłużyć za doły przeciwlotnicze i zorganizować kwatery, etc., wszystko dla tych jednostek spoza. Sama akcja no, nie była czymś nowym, okazuje się, ponieważ jak nie tak dawno się dowiedziałem, też taka akcja o tym kryptonimie NTFS już była przeprowadzona, NTFS 2 było również, jak widać tu na slajdzie, i siłą rzeczy sięgnięto po stare, utarte schematy, czyli po prostu zorganizowano NTFS, to ja to w cudzysłowie, w nawiasie mówię 3. One się mogą różnić wymową semantologiczną, tak, nazwą, ale de facto chodziło o to samo. Kto był rozkazodawcą, tak? No, wszyscy historycy twierdzą, pewnie słusznie, że ten rozkaz musiał wydać Himmler, tak? No, pewnie tak, ale do dzisiaj pisemnego, jak wielu innych rozkazów, nie posiadamy, wobec czego musimy tutaj sięgnąć do pamięci Spornberga i jego adiutanta, który to sporządzi tutaj, prezentuje, w zasadzie nikt jeszcze nie pokazywał tych fragmentów, tych zeznań, tak? Jaki ramowy rozkaz o przeprowadzeniu akcji wyglądał. A dlaczego go sporządzono? No, ponieważ no, wszyscy wiemy o buncie w Treblince w sierpniu, tak? I później w Sobiborze. I to de facto było jak na pewno pewnym impulsem do tego, że no jednak coś trzeba zrobić. A poza tym ten aspekt warszawski tutaj też się przewija, ponieważ Himmler, będąc w Warszawie w styczniu, widział, że te rozkazy jego o bezwzględnej wyniszczeniu Żydów nie jest wykonywany, jest odkładany w czasie. I mówiąc tak kolokwialnie, zagiął parol na Tobensa, który też przeszkadzał, bo widział go jako człowieka, który z nizin zrobił się milionerem, jak on to określił, na naszej sile roboczej, tak? Stąd też gdzieś tam te myśli pewnie się ciągnęły i nadarzyła się w sumie, nazwijmy to okazja, i należało dokończyć to, co już zamierzał w 43 w styczniu, tak? I to jest taki rozkaz ramowy, który właśnie odwołuje się do tej sytuacji, takiej na miejscu. Drugi ważny dokument to jest to zeznanie Spornberga, które zostało przeprowadzone przez Anglików, tak? I tam on z pamięci zacytował, czyli odtworzył, jak wyglądał ten rozkaz, który został mu przedłożony w Krakowie. I to jest bardzo ciekawe, bo tutaj widzimy, kto mógłby być wykonawcą bezpośrednim tego mordu, tak? Pokazuje, że Christian Wirth, zaraz pokażę jego slajd, był tym, który mógł przeprowadzić na miejscu tą
tą egzekucję, tak, od początku do końca. Wobec tego do jej przeprowadzenia powołano jednostki spoza Lubelszczyzny, po to, żeby uniknąć... Przepraszam, czy ja mogę mieć jedno pytanie, bo to jest także pytanie publiczności. Gdybyśmy mogli jeszcze chwilkę się cofnąć, to jakby wiąże się wszystko w jedną całość. To jest też pytanie o pewną zasadność. Zacznijmy od tego może. Kiedy zainstalowano szopy Tebensa i Schulza w Poniatowie i Trawnikach? Jak to wyglądało? Ponieważ mówimy o aspekcie militarnym tej akcji, ale tu jest także ważny aspekt gospodarczy. Czy to było przed lipcem 1942 roku, czy też było później, w momencie... Później, zdecydowanie. To był 1943 rok, bo same fabryki działały dosyć krótko. To w Poniatowie działało około 8 miesięcy, tak? Na przełomie marca do listopada, tak? Schulz to samo, mniej więcej od lutego do listopada, tak? To był krótki okres, relatywnie. No właśnie, i tu się nasuwa pytanie. Niemcy, jakby nie operując nawet stereotypami, pewnego rodzaju kliszami, to byli ludzie, którzy w jakiś sposób cenili sobie, powiedzmy, nazwijmy to zupełnie umownie, porządek, pieniądz, tak jak na pewno będzie wynikało z tych dokumentów. Dlaczego w takim razie likwidować prężnie działającą fabrykę, fabryki wręcz żydowskie, wyposażone w specjalistów, dobry sprzęt ściągnięty z okolicy, które zapewniały III Rzeszy przecież jakąś, no jakby nie patrzeć, jakiś dochód, jakiś pieniądz, jakąś markę. Dlaczego to robić? Po co? Po co likwidować te zakłady? Znaczy ja już poniekąd to zasygnalizowałem tutaj przed chwileczką. Mogło to wynikać po pierwsze z tego, że Himmler widział, że jego rozkazy nie są wykonywane i już od 1942, jak był z wizytą w Warszawie, już dawno chciał się pozbyć definitywnie Żydów warszawskich. I w zasadzie można powiedzieć, oni mu umknęli, w cudzysłowie, tak, na Lubelszczyznę. No, chciał dokończyć jakby to, co już dawno miał w zamyśle, tak? Ideologię ponad gospodarkę w tej sytuacji. Tak, nie patrzono na zyski ewentualne. Tak, nie, dla niego to nie miało znaczenia. Idea była widocznie ważniejsza, plus taka myśl o zagrożeniu militarnym, tak? Co nie miało też tak nie było bezpodstawne, tak? Ale chodziło bardziej o to dokończenie tej myśli, którą już zakiełkowała wcześniej. Czyli używa do tego swoich najlepszych, można powiedzieć, ludzi. Tutaj widzę na pańskim slajdzie jest wspomniany ten zapasowy, rezerwowy batalion policji, ten osławiony, niesławny, można powiedzieć, opisany przez pana Brauna. Ci zwykli, Browninga, przepraszam, oczywiście, zwykli ludzie, ci zwykli mordercy, prawda? Ale kto jeszcze w nim bierze udział, w tym mordzie? No to tutaj właśnie, tak jak wspomnieliśmy w dyskursie publicznym, mamy na razie, powiedzmy, jesteśmy na początku, mamy ramy, posługujemy się ramami tej akcji. Sięgając do sedna, w ramach tej akcji powołano oprócz 101 batalionu, czyli pierwszy zmotoryzowany batalion żandarmerii, konny szwadron z Lublina, konny szwadron pluton z Zamościa pod dowództwem Gotharda Schuberta, który to jego zadaniem było dowodzenie jednym z plutonów egzekucyjnych, 4 do 5 osób miał pod sobą, stał nad dołem i jakby doglądał, żeby akcja przebiegała bez zakłóceń. Następnie policyjny batalion 41 i 67 to są jednostki, które bardziej były aktywne już po akcji, które zostały ściągnięte już bardziej do ochrony, sprzątania po bojowiska, niż do przeprowadzenia samej. I teraz, co jest ważne, ci żołnierze czy policjanci, mówiąc terminologią
oni zostali pomieszani między sobą. Z każdego plutonu zostało wzięte paru żołnierzy po to, żeby utrudnić być może identyfikację sprawców. Zapewne po to też to zrobiono, tak? Żeby jak utrudnić później dochodzenie do sprawców. I teraz jest jeszcze jedna nierozwiązana ten aspekt tej historii. Specjalne komando z Auschwitz, które miało przybyć do Lublina, nazywane oddziałem Globocnika, który miał fizycznie dokonać tych rozstrzeliwań. Muzeum w Oświęcimiu nie potwierdza tego i nie ma tego w dokumentacji. Wobec tego traktujmy to na razie jako mityczny oddział, ponieważ odwołując się też do zeznań tych uczestników z różnych tych batalionów, wychodzi na to, że do rozstrzeliwań zgłaszali się również ochotnicy, bądź tacy, którzy zostali bezpośrednio wyznaczeni przez Gotharda Schuberta. I tutaj też trzeba zaznaczyć, że nie wszyscy się zgodzili i uszło im to na sucho, tak? Aczkolwiek chętnych też nie brakowało i do tego plutonu egzekucyjnego, tych czwórek, zgłosili się i strzelali. To też jest w zeznaniach. Tak to mniej więcej z grubsza bym przedstawił. Ja bym tu dodał jedno zdanie, że Niemcy wycofali tą obsługę ukraińską. I zresztą w relacjach Fischerowej Rubinstein też o tym jest mowa, prawda? Że oni są wycofani na zewnątrz, żeby, nie wiem, więźniowie się nie zorientowali. No, trudno mi jest odpowiedzieć. No, z tej prezentacji wynika, że to no, Niemcy, prawda, przeprowadzają egzekucje, tworzą kilka kordonów, strzelają na końcu, a gdzie są Ukraińcy, którzy normalnie pilnowali przecież obozu i zakładu pracy, panie Arturze? Tutaj są dwie formuły. Znaczy, tutaj rozszerzę trochę to pytanie, gdzie jest też rola komendantury poszczególnych obozów, tak? Sam Hering, pokażę go za chwilę. Gottlieb Hering, komendant obozów Poniatowej, przybyły z Bełżca, tak, biorący udział w sprzątaniu po Sobiboru, po ucieczce więźniów, które to mu się też zapisało w pamięci, ta sytuacja. I teraz załoga niemiecka, która była nieliczna, około 15-20 SS-manów, zostaje odsunięta, to budzi ich sprzeciw. Hering, osobowość niebudząca, znaczy taka niechętnie wykonująca czyjeś rozkazy, kolega Wirta, podobny charakter. Okazuje się, że prowadzący zezwala im poruszać się swobodnie po terenie obozu, a z zaznaczeniem, że mają nie przeszkadzać. Co z oddziałami Trawniki Menner? No, w Trawnikach oni mieli dalej pełnić służbę patrolową. Tam jest relacja, że dalej pełnili służbę patrolową naokoło obozu, bo tam akcja troszkę inaczej wygląda niż w Poniatowej. W Poniatowej odsunięto ich od całkowicie. Oni mieli siedzieć w swoich kwaterach, w barakach. Tak też się stało, tak? Oni nie brali czynnego udziału. Później znowu starano się wymusić na nich spalenie tych zwłok, czemu się sprzeciwili, a to z różnych powodów. I tak to wyglądało, że ci Ukraińcy zostali odsunięci w tym dniu od czynności służbowych, a było ich około 120 do 150. Oni mieszkali na części osiedlowej obozu, oddalonej o 1,5 kilometra, tak? Część mogła przebywać, ale o nich się jakoś tak wprost nie mówi. Aha, ich rolą było, żeby, jeśli chodzi o Poniatową, przyprowadzić więźniów z części osiedlowej na teren
zakładu na teren egzekucji. Na tym się ich rola skończyła. Panie doktorze, to ja mam jeszcze pytanie. Czy w skład tej formacji pomocniczej wchodzili tylko Ukraińcy, czy także Rosjanie? Bo spotkałem się z taką informacją, że byli tam także Rosjanie, według niektórych relacji z obozów. Ja napisałem pracę doktorską na temat obozu szkoleniowego w Trawnikach i tutaj musimy się odwołać do badań Petera Blake'a z United States Holocaust Memorial Museum. On rozpisał strukturę narodowościową czy etniczną, jakkolwiek to nie będziemy pojmować, oddziałów wartowniczych. 74% byli to Ukraińcy. Przypomnę, że w Trawnikach szkoliło się 5852 rekrutów, z tego, no tak jak 70 tysięcy to byli Ukraińcy, ci, którzy się jakby deklarowali, że są Ukraińcami, tak, bo mieszkali nomen omen, czy tam w Chełmskim, czy gdzieś indziej. Następnie różne etniczności, czyli Moloken, Oriot, takie etniczne grupy, Rosjanie wywodzący się z jeńców, z grupy jenieckiej, tak, z jeńców wyciągnięte z obozów jenieckich. To o tym możemy jakby rozszerzyć dyskusję na inny czas. Mhm. Jasne. No właśnie, przejdźmy w takim razie dalej. Panie doktorze, co się dzieje następnie? No to na szybko pokażemy, jak oczywiście wirt po lewej stronie, bo w mojej ocenie wygląda na to, że on dowodził tą akcję, ponieważ tam Szpornerego go tutaj wspomina i mówi, że oddziały, które zostały oddelegowane do przeprowadzenia, mają się zameldować u niego na terenie w Poniatowie, czyli siłą rzeczy musiał dowodzić tą akcję na miejscu. Następny slajd. Wspomniana załoga obozowa, czyli Walerang Glaj po prawej i komendant w Poniatowej Gottlieb Hering. Następnie wspomniana już ta sytuacja, kiedy Hering nie chce się zgodzić, żeby zostać zamkniętym w areszcie domowym. Godzi to w jego dumę i honor żołnierza, nazwijmy w cudzysłowie. I to, co wspomniałem, wiedząc o tym, że musiał uporządkować pobojowisko w Sobiborze, wiedział, że będzie musiał to zrobić również w Poniatowej, bo po tej akcji, wobec tego chciał już zawczasu przygotować, przecież on tego nie zrobi, tak? Chciał zawczasu przygotować ludzi, którzy zrobią to, tak? Wobec tego, mówiąc tak kolokwialnie, wyhandlował z prowadzącym, że 200 Żydów zostanie wyselekcjonowanych, czy którzy się zgłoszą, jakkolwiek by to nie nazywać, i zostaną zamknięci w baraku przylegającym do hali w kuchni, w tak zwanej kuchni obozowej. I to miał zrobić Glej. I Glej to właśnie zrobił, zaprowadził tych ludzi, zamknął w baraku i w sumie w tym samym czasie przyprowadzono więźniów z osiedla, wprowadzono ich jedną z bram bocznych na teren obozu, mapę zaraz pokażę, i wtłoczono ich do hali, do jednej z hal, gdzie oni tam przebywali, a załoga obozowa, Tybens, Bauch, kierownicy warsztatów mieli przebywać w tym oto budynku tutaj, to zdjęcie z 2008 roku, w areszcie domowym. Bauch był na tyle ciekawy, że obserwował spoza firanki przebieg, a dół był no bez mała jakieś 200 metrów od okien, także mógł widzieć. Tak samo droga obozowa jest w zasadzie za tym blokiem, także widział i rozpoznawał osoby. I tutaj jest, przepraszam, to jest właśnie wnętrze tego baraku, gdzie oni zostali stłoczeni, w zasadzie około 5 tysięcy osób, reszta była na zewnątrz i tam też czekali na swoją kolej. Najpierw sformowano pięćdziesiątki kobiet z dziećmi, później na końcu mężczyzn. I teraz odwołując się do samej akcji,
Boczną bramą wprowadzono Żydów na teren obozu. Tu jest ten tak zwany miejsce zbiórki. Hala trzecia, która służyła no, też za barak mieszkalny. Tam były prycie do trzeciego piętra i oni tam spali. Tutaj ich zgromadzono i w tym baraku tych 200 ocaleńców czasowo zostało zamkniętych, po czym rozpoczęto procedurę, tak? Procedurę tej samej akcji, Lagerstrasse, czyli ulicą obozową, na której to wzdłuż, już sobie możemy teraz wyobrazić, stał ten szpaler pomieszanych tych żołnierzy 101, 316, konnego, etc., nie znający się między sobą, aż do praktycznie do końca. Tutaj w którymś z baraków mieli wejść od tyłu, rozebrać się do naga, złożyć kosztowności, wyjść przednią bramą, udać się z powrotem na drogę obozową, przebiec w marszowym tempie w miarę szybko, podejść do dołów egzekucyjnych. Tutaj po dwa były usytuowane w zasadzie za, no jeszcze na terenie obozowym. Dół wygląda mniej więcej w ten sposób, że był w formie zygzakowatej, ale z jednej strony był obciosany i na to wszystko, ja mówię z zeznań na ludzi, którzy brali bezpośrednio w nich udział. I był obciosany z jednej strony, przed dołem stał Sesman z Page'em i opornych poganiał, żeby wchodzili do środka, kładli się na płask, tak? I tam na górze stał ten pluton egzekucyjny, którym dowodził Gotthard Schubert. Oni mieli MP, dwie skrzynki wódki, mogli pić jak orężadę i do pomocy kogoś, który ładował im magazynki, a za nimi stał jeszcze jeden żołnierz, który miał pilnować, żeby nikt nie zakłócił rytmu akcji, żeby to szybko się odbyło. Jak są jakieś pytania w międzyczasie, to proszę spokojnie zadawać. Ja będę miał pytanie, bo wspominał Pan o organizatorach akcji, w zasadzie o akcji tej oficera, którzy ją przeprowadzali. Z tego, co Pan mówi, wyłania się obraz bardzo cynicznych zbrodniarzy, prawda? Bo Christian Wirth nauczył się zabijania w Bełżcu, z tego, co pamiętam, tego strasznego rzemiosła. I można powiedzieć, że w swego rodzaju akcja Erntefest z 1933 roku była w jakiś sposób ukoronowaniem jego zbrodniczych umiejętności. A co wiemy o tych ludziach, którzy stali przy dołach? Czy znamy ich personalia? Czy wiemy coś na ich temat, nie wiem, z raportów na przykład? Jak się zachowywali? Czy byli potem nagrodzeni? No, swego rodzaju, tak jak Pan mówił, możliwość raczenia się dowolnego alkoholem sugerowałaby, że dowódcy mogli się spodziewać, że ci ludzie nie wytrzymają psychicznie takiego obciążenia, takiego widoku śmierci, zadawania śmierci. Co wiemy o nich? To byli zbrodniarze, musieli być także wykwalifikowanymi zbrodniarzami. Czy coś o nich wiadomo? Co wiedzą historycy? Czy tutaj o samych osobach, które były egzekutorami, nie wiemy niestety nic. Wiemy tylko, mamy zeznanie Gottharda Schuberta, tak, tego dowodzącego jednym z czterech oddziałów egzekucyjnych, tych czwórek tak zwanych. No on oczywiście nie mówi nic w swoim zeznaniu, on tylko odwołuje się, że do swojej pamięci, że ta akcja go bardzo psychicznie na lata obciążyła. I on tak zdrobniale odwołuje się do swoich dzieciątek, które mu się później urodziły po wojnie. Jakby pokazuje po nie w czasie, w 60 roku, tak, swoją ludzką twarz, tak, stara się przynajmniej, ale wracając jeszcze do tego, jak
żeby spersonalizować sprawców trochę, czy uczestników, bo przecież prawodawstwo niemieckie mówi o uczestnikach akcji, a nie o sprawcach. Tak? I tak też to zostało. Werner Lippert na przykład relacjonuje: stałem około 20 metrów od drzwi baraku, z daleka mogłem zobaczyć Żydów, którzy na tylnej jego części wchodzili do środka, wychodzili z przedniej już nadzy. Przypominam sobie, że zostaliśmy zwolnieni na posiłek, cały dzień nie było nam wolno opuścić miejsca, pełnienia straży. Przypominam sobie, jak wewnątrz szpaleru zastrzelono jednego Żyda, który skoczył do mojego kolegi i chciał mu wyrwać broń. Ciało jego jeszcze długo leżało na ziemi. Z członkami innych oddziałów nie mieliśmy żadnego kontaktu. Jeden ze szpalerów. Następny przykład, Józef Elmauer, pierwszy SS Batalion Żandarmerii Zmotoryzowanej. Stałem na posterunku niedaleko baraku. Jedna z młodych Żydówek, która pierwsza wyszła z baraku, powiedziała: proszę mi pomóc, jestem jeszcze taka młoda, jeszcze nie użyłam swojego życia. Mam dopiero 16 lat. Cały dzień stałem przy baraku i nie mogłem opuścić mojego posterunku, dlatego nie widziałem miejsca rozstrzeliwań. Żydzi musieli wrzucać swoje pieniądze do koszy wystawionych przed barakiem. Nagle wiatr zawiał, także pieniądze wyfrunęły z kosza. Jeden z moich kolegów odezwał się do mnie, że powinienem je podnieść. Nie zrobiłem tego, uważałem to za obrazę. Może jeszcze jeden fragment, jeszcze kilka będzie, ale jeszcze jeden. Odwołam się do wspomnień Heinrich Bolls, batalion policji 101 z Hamburga. Stałem około 10 metrów od dołu egzekucyjnego. Widziałem, jak z baraków wyganiano Żydów. Oddział strzelców składał się z 3 do 4 strzelców. Stali blisko mnie, z pewnością należeli do SD. Nosili ciemne mundury z czarnymi kołnierzykami. Żołnierze byli wyposażeni w pistolety maszynowe. Z tyłu każdego strzelca z pewnej odległości stała załoga SD. Jedni mieli zadanie uważać, aby ktoś z Żydów nie rzucił się na strzelca i nie próbował wyrywać broni. Inni ładowali magazynki, aby wystarczyło amunicji. Ostatnie, Otto Werhenbach, oddział konny, tak samo. Widzieliśmy, że byli to Żydzi, dziwne. Jak ci ludzie szli dobrowolnie przez szpaler. Oddział kobiet trwał 2-3 godziny, potem przyszła kolej na mężczyzn. Jeszcze podczas rozstrzeliwania, już tutaj przekręcam ostatni fragment, przyszedł do mnie Ostleiter i zaprowadził mnie na plac, gdzie kobiety wchodziły do dołu. W zeznaniach jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego. Zaraz dokończę cytat. Że ci do zewnętrznych kordonów nie wiedzieli, w czym biorą udział i niejednokrotnie z czystej ludzkiej ciekawości, mimo rozkazu, zakazu, pod nawet takim rygorem rozstrzelania, przedzierali się do środka, żeby zobaczyć, jak to przebiega. I teraz tak, powracając do slajda. Zaprowadził mnie na plac, gdzie kobiety wchodziły do dołu. Na brzegu dołu stał stół, za którym siedział człowiek SD i ładował magazynki do MP i dwóch innych dwóch stał obok. Dołu był wypełniony do połowy ciałami. Przestraszone kobiety były popędzane i zmuszane przez stojących na górze żołnierzy, aby szybciej się kładły. Kiedy to zrobiły, oddano salwę. Może poczytajmy za chwilę następne cytaty. Tak jak powiedziałem, to co znamienne, ciekawość brała górę i ci uczestnicy z zewnątrz starali się przynajmniej rzucić okiem, a nie przeszkadzano im specjalnie do jak to przebiega. I tu muszę powiedzieć, to co ja teraz prezentuję jest żmudną pracą, nawet 20-letnią, prześledzenia wszystkich procesów policyjnych, akt sądowych, spośród których na przykład 200 zeznań, na przykład jedno dotyczy akcji, tak? Trzeba było wysłuchać z tych 200, a jak już zaznaczyłem, bo to byli reprezentanci tych jednostek też, mówili o tym, o swoich odczuciach dawno po przebiegu. Właśnie, panie doktorze, jeśli ja mogę dorzucić coś od siebie także, bo pan jest wybitnym specjalistą od obozu pracy w Poniatowej. Ja tym tematem troszeczkę się też zajmowałem, można powiedzieć szerzej.
po dziennikarsku, więc można powiedzieć, że niezbyt tak dokładnie jak naukowcy. Natomiast na mnie ogromne wrażenie zrobiła jedna relacja, jest to w zasadzie taki meldunek bardzo krótki, Oberscharführera Millera, który napisał notatkę służbową z incydentu w Trawnikach. Incydentu, mówiąc dokładnie tak, to zostało określone. Jeśli pan pozwoli, jeśli panowie pozwolicie, ja sobie pozwolę też przytoczyć ten fragment, który na mnie robił zawsze duże wrażenie, bardzo bezosobowy, wręcz techniczny. I mówiąc, wracając już, idąc do cytatu, notatka służbowa na temat incydentu w Trawnikach z 3 listopada 1943 roku, sporządzona w Lublinie 31 stycznia 1944 roku, czyli już w zasadzie kilka miesięcy po fakcie, dotyczy uszkodzenia broni, karabinu numer 6682. I tutaj dokładny cytat. Podczas ewakuacji Żydów, podczas ewakuacji Żydów 3 listopada 1943 roku zostałem zaatakowany przez Żydówkę ciosem w twarz i lekko zraniony. Ponieważ osoba ta zamierzała zadać mi następny cios, byłem zmuszony bronić się i uderzyłem ją w czaszkę kolbą mojego karabinu, lekko uszkadzając kolbę. Samo uszkodzenie jest znikome, lekka rysa na kolbie i nie wpływa w najmniejszym choćby stopniu na siłę ognia i niezawodność broni, co zostało udowodnione poprzez użycie broni bezpośrednio po tym incydencie. Mnie poraża ten komunikat, ten techniczny, wojskowy komunikat, w którym zawiera się w zasadzie model przeprowadzonej egzekucji. Rozpacz ofiary, która idzie na śmierć, atakuje niemieckiego żołnierza, odpowiedź tego żołnierza, czyli uderzenie kolbą i na koniec sucha informacja o tym, że ta osoba została zastrzelona, bo żołnierz pisze, że użył broni. Natychmiast po tym incydencie sprawdził, czy broń działa. Ja nie wiem, ja sobie nie potrafię wyobrazić, jaki ogrom emocji, jaki ogrom tragedii kryje się za takimi dokumentami, które, tak jak pan mówi, można wysupłać dosłownie przez ciężką pracę z akt. Co w tej suchości wojskowych meldunków się kryje, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. To taka moja mała dygresja w odniesieniu tak z dziennikarskiego obowiązku, kronikarskiego odniesienia także sprawy do Trawnik. Tak chciałem dorzucić swoje trzy grosze. Jeśli chodzi o tą znieczulicę, to przeskoczę na chwilę, też nawiążę do tego aspektu, co mnie uderzyło, jak szukałem dokumentów, odnośnie NTFS-u, w Bundesarchiv natknąłem się na jakiś tam zbiór NTFS-u i jak zajrzałem do środka, okazało się, czego dotyczyło? Żołnierze niemieccy oddali do naprawy zegarki, a akcja NTFS pokrzyżowała im jakby plany życiowe, bo te zegarki gdzieś im zaginęły. I to jest szereg meldunków, że oni piszą w związku z akcją NTFS, mój zegarek nie został naprawiony, a naprawy dokonywali na Majdanku na przykład. Gdzie jest mój zegarek? Co ich zaprzątało, tak? Szukali swoich zegarków, pewnie siłą rzeczy też zagrabionych, tak? Wrócę jeszcze do cytatów, bo to są najcenniejsze rzeczy w tej chronologii zdarzeń. Przytoczmy jeszcze Martin Dickmann, policja batalion 101 z Hamburga. Pod dowództwem Hauptmana Hachmeistera. Zresztą zdjęcia też mam tych osób, także nasza kompania została użyta do pełnienia straży wewnątrz obozu. Stałem blisko dołu egzekucyjnego, które były wykopane w formie zygzakowatej, około 3 metra szeroki, 3-4 metra głębokie. Wiem, że niektórzy z nas zgłosili się dobrowolnie do strzelania. Czasami po oddaniu salwy Żydzi, tylko zranieni, oddawano strzał w głowę. W pamięci zostało mi, że przez zranionych dużo Żydów. Przyjechało nas 120 żołnierzy. Mała dygresja. Nie wystarcza być uczestnikiem akcji tak masowej, żeby być posądzonym, pociągniętym do odpowiedzialności. Taki wniosek. Jakby można stać w szpalerze, można dowodzić plutonem egzekucyjnym, a można nie ponieść z tego konsekwencji prawnych. Ale biorąc pod uwagę życiorys Gotharda Schuberta, ale znęcając się nad ludnością polską na terenie Zamościa, gdzie można dowieść, już można tego człowieka skazać, tak? I on został na 6 lat skazany. Wrócę jeszcze do tych zeznań.
Legend Johan. Kiedy dotarliśmy do obozu, usłyszeliśmy skoczną, piękną skoczną muzykę, nieprzerwaną graną walce wiedeńskiej szlagiery. Kiedy zostałem zwolniony ze straży, zdecydowaliśmy się udać do obozu. Z dwoma kolegami poszedłem, aby przekonać się, co właściwie się dzieje na jego terenie. W pamięci pozostał mi jeden wypadek. Naga, 25-letnia kobieta, szła przez ten dół, kiedy z kolegami staliśmy na jego brzegu i patrzyliśmy. Zawołała do nas. Moglibyście tak dumnie umrzeć jak my, kiedy byście musieli... takie podsumowanie. I tutaj są te dwie pieśni, tak, które zostały w tym czasie odtworzone, plus jeszcze Schuberta wsiąść w tą złotą gondolę młodszego Straussa, przepraszam. I to jest też fakt, że tam ten samochód był, jest zeznanie człowieka, który obsługiwał, tak, te płyty z tymi składankami Wehrmachtu, plus jeszcze, zanim przejdziemy do samych ofiar, plus jeszcze, co robił w tym czasie Spornberg. Spornberg okazuje się, że jeśli chodzi o egzekucję na Majdanku, wynika, że obserwował ją z samolotu, że oblatywał teren i obserwował ją z samolotu. Jest zeznanie jego kierowcy, który mówi, że w Poniatowej pojawił się osobiście, wszedł do hotelu, coś tam uzgadniał i wrócił później do Lublina. Właśnie, przepraszam bardzo, bo tu powiedział pan o bardzo ważnej rzeczy. Ja myślę, że niektórym naszym widzom, uczestnikom naszego spotkania warto by to przybliżyć. Mówił pan o marszach, o muzyce odtwarzanej w czasie egzekucji, bo to też wskazuje na swego rodzaju cynizm zbrodniarzy. Proszę powiedzieć, po co przyjechały ciężarówki z głośnikami, z płytami, po co odtwarzano głośną muzykę na miejscu zbrodni? Znaczy, no, jakby, mając na uwadze, że będąc pewien, że ta akcja będzie głośna, no bo strzelając nieprzerwanie 8 godzin z MP, to na pewno będzie to słychać w okolicy. Może chodziło też, bo widać z tej polityki, że oni się bali jakichś ruchów partyzanckich też. Może chodziło też nie tyle o uciszenie, czy jakby okolicznej ludności, bo ich było nie, ludność, jeśli chodzi o Poniatowie, była naprawdę znikoma, bo ich wysiedlono. Bardziej chyba chodziło o ten czynnik, że nagle mogą się uaktywnić jakieś ruchy partyzanckie, aczkolwiek, a może, mówiąc górnolotnie, chodziło o, jak to mówią, jak to powiedzieć, zatuszowanie sumienia, tak? Zagłuszenie głosu sumienia, no, mówiąc tak już abstrakcyjnie, tak? Albo... Tak, zagłuszanie karabinów maszynowych, żeby nie było słychać, być może także w jakiś sposób uspokajanie, jeśli można użyć takiego określenia, ofiar, żeby nie wiedziały, co się za chwilę wydarzy, żeby nie mogły przewidzieć, słysząc kilka godzin strzały, bo ta muzyka ponoć była bardzo głośna, prawda? To tak było. Albo mówiąc tak współczesnym językiem, chodziło do dodania animuszu samej tempa akcji, tak? Mhm. Mówiąc tak tymi słowami, tak? Nie wszystko jest wytłumaczalne i metodologicznie też nie można tego wykazać. Czasami coś się zadziało, bo tak się po prostu zadziało, albo było w scenariuszu, tak jak z nazwą akcji, tak? Do dzisiaj myśleliśmy, że ta akcja jest jedyna w swoim w sensie nazewnictwa, tak? Okazuje się, że było ich więcej i tak dalej. Tych dokumentów z biegiem czasu, może nie za naszego życia, będzie więcej się pojawiało i być może naświetlą w innym kontekście tego, tą całą sytuację. To są tutaj ofiary, tak? Drugi po prawej to jest Melech Feinkind, komendant żydowskiej organizacji bojowej, komórki, która na chwilę podjęła próbę oporu, tam mieli jakieś pojedyncze sztuki broni. Po lewej stronie to jest pani Gołębianka, która zajmowała się dziećmi. Przypomnijmy, że w czasie akcji rozstrzelano również 800 dzieci, które poszły na rękach ze swoimi matkami do dołu egzekucyjnego. No ba, sam Bauch, Johann Bauch, patrząc z okna, rozpoznał swojego kierownika, nazywał się Lotte, który
wziął jedno dziecko na ręce i jak on powiedział, pomaszerował w stronę dołów egzekucyjnych. Kogo straciliśmy zatem? Oprócz zwykłych, powiedzmy, ludzi, straciliśmy również tą tak zwaną sferę kultury. Czy tutaj mamy Samborka, tak? Aktora. Tak, słucham? Tak, Samborka, który zagrał w pierwszej ekranizacji Pana Tadeusza, na którym to na premierze był obecny sam Józef Piłsudski, tak? Wiele, wiele ról teatralnych miał na koncie, filmowych. Następnie Szymcha Fostel po lewo. Następnie jeszcze trzech. Hanna Lernen po lewo, Zajderman i Fajfrzys, kierownik chóru z Łodzi. To takie przykłady osób, które były na tyle rozpoznawalne i znane wówczas, że więźniowie w Poniatowej ich rozpoznali w środku, tak? Że wiedzieli, kim oni są. I to są, i są rozpoznawane w relacjach, tak? Że oni tam byli. Jeśli są jakieś pytania do tej części, to proszę. Znaczy, dodałbym, że i to pan Artur dobrze wie, że jak gdyby wybitniejsi Żydzi, bardziej uprzywilejowani, byli w Trawnikach, prawda? I z Trawnik no, trochę próbowano ich wykupić, wykraść. Poniatowa nam, no nie wiem, tu pan Artur też przecież na tym polu działa, prawda? Co pan? No tak, znaczy tutaj jestem. Tutaj jest ten właśnie szkopuł, że zaczynamy sobie w cudzysłowie te ofiary gdzieś tam wyrywać z rąk, no powiedzmy, tak? Bo nie do końca wiem, gdzie ten człowiek, czy to w Nałęczowie, czy będąc w Lublinie, gdzie on trafił. Oni się pojawiają, znikają z tych portali różnych muzeów i tak dalej. Ale przecież nie na tym należy się skupić, tak? Tylko na pamięci o ofiarach, tak? No jedną tutaj z najbardziej znanych osób to jest Emanuel Ringelblum, nasz patron, tak, który został wyprowadzony z Trawnik przez Pajewskiego. I jest jeszcze jedna osoba, która uciekła, ale to był 15-latek, który ufundował później monument w Trawnikach odnośnie egzekucji. I w zasadzie więcej osób takich o Trawnikach nie wiemy. Widzimy, że była diametralna różnica. Uciec z Trawnik, a uciec z Poniatowej, to była bardzo różnorodna sytuacja. W Poniatowej pojechało dużo prominentnych Żydów warszawskich, bogatych, którzy powiedzmy mogli wykupić sobie, no, w cudzysłowie przyjmijmy, tak, jakieś miejsce w tym tak zwanym osiedlu. Część trafiła do tego bardziej strzeżonej części obozu i tak dalej. Także no, tu i tu byli ludzie ważni dla kultury, tak? No tak. I teraz może jeszcze jedno, zanim przejdę już do podsumowania. Tutaj jest taka próba, ja od lat próbuję zebrać te nazwiska, czy to Trawnik, czy Poniatowy. Na razie udało mi się odpisać. O skali tej sytuacji pomyślmy sobie w ten sposób. 14 800 ludzi zastrzelonych, a my mamy dzisiaj góra 150 nazwisk. To o czymś to świadczy, tak? Że jaka trudność następuje. Mimo 70 lat wytężonej pracy, czy to Yad Vashem, ankiet zbierania i tak dalej, gdzie możemy odtworzyć tylko 150 nazwisk, tak? No. A już o Trawnikach nie wspomnę, że tam zebrać, chociaż mam też do około 100 nazwisk, jeśli chodzi o Trawniki. I to jest taka, ten slajd pokazuje taką niezrealizowaną ideę w Berlinie, tego pamięci ofiar Holokaustu, która to miała na celu napisanie na nazwisk ofiar, które się nie kończą. Jeśli mogę, to
Zróbmy tak, że teraz pokażę jeszcze dwie najważniejsze osoby, które przeżyły, czyli po lewej Stary Rubinstein, Ludwika Fischer. Obie zamieszkały po wojnie, już po różnych perturbacjach. Stary Rubinstein chwilę była w Niemczech, trafiła do Izraela. Ludwika Fischer na krótko pojechała do Stanów Zjednoczonych, potem trafiła również do Izraela. Obie warszawianki. Ludwika Fischer to fryzjerka. No, Estera jest mniej, czy była mniej taka wykształcona, była domową, jak to mówią, Hausfrau, tak? I obie trafiają po Jantowej. Ich perturbacje znamy, panowie znają, wypracowaliśmy te wspomnienia, jak to było. Przez chwilę one się tutaj pojawiają w Warszawie i im pomagają leczyć. Polacy pomagają, ukrywają ich i leczą z tych ran. Jedno tylko chciałbym dodać, że spotkałem się z córką Estery Rubinstein i jedno zdanie mi utkwiło w pamięci, że ta akcja stała się, czy ta sytuacja stała się dla niej pewnym odium na całe życie, do końca życia. Nie potrafiła się wyzwolić z tych wspomnień. Także to jakby należałoby w ten sposób też podsumować. Panie doktorze, mam taką prośbę, bo też jakby z uwagi na to, że nie wszyscy, może którzy nam się przysłuchują, znają historię obu pań, myślę, że tu możemy poświęcić chwilkę, żeby powiedzieć, w jaki sposób przebiegło to, może nie ocalenie, ale wręcz można powiedzieć, no może ocalenie po prostu z egzekucji, bo one wyszły z dołów śmierci, prawda? Powiedzmy to po prostu wprost, wyszły z dołów śmierci. Tak. Tutaj no, profesor Żbikowski opracował wspomnienia Ludwiki Fischer, może też chciałby coś przybliżyć, mogę również ja to zrobić, jak tam. Znaczy, my znamy dobrze w sumie trzy relacje, bo dwie Rubinstein, jedną Fischerowej. I to jest też ciekawe, bo ja się na to natknąłem w Londynie, bo okazało się, że no to już uprzedzę, że jak Fischer przez Kazimierz dotarła do Warszawy, była leczona, widziała się tam, opiekowała się nią Żegota, albo Berman, albo ktoś inny, no odebrał od niej relację i ta relacja została w 1944 roku wysłana do Londynu. Już nie była chyba publikowana ani nagłaśniana bardzo. Znalazła się tam w papierach. Ja badając różne rzeczy ją odnalazłem. No i zacząłem szukać jakiegoś potwierdzenia. Znalazłem potwierdzenie w Żychu i znalazłem też, tam jest mowa właśnie o dwóch kobietach. Najpierw były trzy, jedna im zaginęła. One tam po imieniu się do siebie odnoszą. No i później szukając w naszym zbiorze relacji, znalazłem drugą relację Rubinstein i też takie potwierdzenie tej relacji już w Yad Vashem. Także można było ze sobą to wszystko zestawić. Te fakty się zgadzają. Obie, znaczy Fischerowa była w dole śmierci z córką, 10- lub 12-letnią i zabito ją na jej rękach. A Rubinstein, no chyba sama, ona tam była sama w dole i wyszły pod wieczór, jak już było ciemno, z tych zwałów ciał, uciekły do lasu całkowicie nagie i do pierwszej, drugiej chałupy, trzeciej, żeby znaleźć jakiekolwiek okrycie. Wszyscy się bali im pomóc. No jakieś 10 dni wędrowały do nieodległego Kazimierza. Ludwika była ranna, miała ranną tą rękę, prawda, postrzeloną. Tam lekarz, no i później dzięki pomocy pani Maciąg, Marii Maciąg, dojechały obie, zostały dowiezione do Warszawy i oddane no, pod opiekę działaczy Żegoty. Te zmieniały mieszkania. Te relacje, no one jak gdyby, każda, znaczy ta Fischerowej ma trzy takie aspekty. Ostatnie dni, prawda, samego życia obozowego i przygotowań do egzekucji. 27 października i później, prawda, tam dzień przed egzekucją, chyba 2 albo 1 listopada. Później sama egzekucja, ucieczka i tułanie się po tych lasach.
No i później właśnie ten krótki pobyt w Warszawie. Natomiast Rubinstein jak gdyby też o samej egzekucji sporo pisze, nie pisze o życiu obozowym wcześniej. No i później o swoich takich perturbacjach, to jest relacja przez Klarę Mirską, przyjęta bardzo wybitną taką no, pracownicę Żydowskiej Komisji Historycznej w Warszawie. Ona tam w Warszawie rzeczywiście, jak była ukrywana, to przechodziła jakieś stany depresyjne, była wiązana, no, ale jakimś cudem doczekała powstania warszawskiego i później no, w okolicach Warszawy przetrwała, doczekała przyjścia Rosjan. I później no, okazuje się, że te panie się jeszcze później spotkały, prawda? Że odświeżyły jak gdyby pamięć i no nie wiem, co pan Artur by dodał. Tutaj trzeba tytułem do powiedzenia też powiedzieć, że po tej egzekucji one, przynajmniej Ludwika Fischer opowiada, że Ukraińcy dostali ten rozkaz, żeby te doły przykryć tymi choinkami, tak? Ona upatruje w tym symbolizm pewien, no ale zostawmy na boku te jakby dywagacje. Jedno jest pewne, że w jej głowie zrodziła się ta idea, że pewnie chcą ich spalić i trzeba uciekać, tak? No i wobec powyższego ona przynajmniej wstała, przebiegła przez tą ulicę, zbiegły tam w stronę strumyka i poszły później dalej, tak? We troje. Co można jeszcze dodać? No to, że chyba, a może przejaskrawiając, że trochę mam takie przemyślenia, że ich historia ucieczki trochę przypomina historię ucieczki Sobiborczyków. Trochę. W tym aspekcie sytuacji, które ich spotykają. Tak? Tam mamy splot dobrych i złych ludzi. Tak? To pokazuje trochę jak to tożsame może jakieś takie pokazuje perspektywę społeczeństwa, przekrój społeczeństwa, nie wiem. W każdym bądź razie przechodząc jakby do już może do podsumowania samej akcji od strony niemieckiej, jeszcze może pozwolicie panowie, że na chwilę przejdę. No, ktoś ostatnio znalazłem 2 dni temu, ktoś pokusił się o podsumowanie tej akcji pod względem finansowym. I tutaj pokazuję taki slajd. Ktoś próbował wyliczyć, ile by to Trzecią Rzeszę kosztowało. Tak? Tutaj wziął pod uwagę osoba anonimowa, no bo nie znalazłem autora, że ilość amunicji 60 tysięcy sztuk, 40. Chociaż to zaniżone pewnie jest, bo 42 tysiące osób, a 60 tysięcy amunicji trochę za mało, ale dobra. Czyli żołd, ile za 2 dni wynosił, wyżywienie. I to jest liczone, ten ktoś policzył to według stawek przyjętych oficjalnie w rozdzielniku i wyszło mu, że łącznie ta akcja kosztowałaby 128 tysięcy rajsmarek. 42 tysiące podzielić na tą kwotę, wychodzi mu, że na jedną osobę Rzesza wydała 3,5 rajsmarek, tak? Czyli przeliczając to na razy 2, bo wtedy taki przelicznik był złotych polskich, czyli 6 złotych na osobę, tak, polskich by to było. A samo wyliczenie globocnika tego zarobku, czy jakkolwiek to nie nazwiemy, ile Poniatowa przyniosła, to jest 13 milionów złotych, czyli tam 13 milionów złotych, czyli trochę za mało, bo jeśli się produkuje miesięcznie 25 tysięcy koszul wojskowych, a wszyscy wiemy, że Globocnik liczył to wiadomo jak liczył, także może panowie mają coś do dodania. No ja myślę, że możemy przechodzić dalej. Do pytań już, bo Może to. nasi widzowie mają jakieś pytania, czekamy. Zachęcamy do zadawania pytań.
A pan doktor, myślę, że może przechodzić dalej do podsumowania naszego spotkania. No w zasadzie to, co powiedziałem, to za podsumowanie może posłużyć ten finansowy aspekt, tak, że powiedzmy, to też można by dodać, że sama akcja była dużym zaskoczeniem dla przedsiębiorców, po pierwsze, też tych załogi obozowej niemieckiej, i teraz, a głównie dla przedsiębiorców, bo oni nie wiedzieli, mieli dosyć dobre układy z Ministerstwem Gospodarki w Berlinie, zarówno Schulz, jak i Tobens. Tam upatrywali swojego parasola ochronnego dla swoich interesów. I jedyne, co chcieli, czy próbowali zrobić, Tobens próbował dzwonić, wymusić, żeby zadzwonić do Berlina, dowiedzieć się, o co chodzi. Ale obaj panowie zrobili to samo de facto. Natychmiast po akcji, jeśli tylko mogli, udali się do Berlina, do Ministerstwa Gospodarki, dowiedzieć się, o co chodzi, tak? Co dalej z ich interesami. Obaj postąpili tak samo. Tobens dostał 900 tysięcy Reichsmarek odszkodowania za to nazwaną utratę siły roboczej, tak? Odszkodowania. Zainwestował, on w zasadzie, ja mam podsumowanie, w zasadzie na tej całej działalności jest jego wyliczenie dokładne, ile zarobił w Polsce, to jest tam około 12 milionów złotych, zainwestował to w kupno największego domu towarowego w Bremen, Bamberg House, zresztą Żyda, który wyemigrował do Stanów, i co jest znamienne, 1945 rok, kupuje ten dom, ten Kaufhaus, ostatnie dni wojny, zostaje zburzony i jakby zostaje z niczym, z niczym, tak po tym. No a Schulz jakby w zasadzie rozpływa się, no, niewiele wiemy o jego jakichś tam powiennych losach, tak. To może jeszcze tytułem podsumowania, panie doktorze, ja mam takie pytanie również, myślę, że to zainteresuje naszych widzów. Mówi pan o Schulzu, mówi pan o Tobensie. Jakie kary spotkały nie tylko Schulza i Tobensa? Mówi pan o 6-letnim wyroku za uczestnictwo w zbrodni w akcji Erntefest, ale co jeszcze? Czy odbywały się bezpośrednio procesy dotyczące samej akcji, czy one były włączane, czy ci sprawcy byli włączani do procesów dotyczących innych obozów na przykład, czy innych wydarzeń? Samo hasło Erntefest w zasadzie nie funkcjonowało jako odrębny proces. W procesach poszczególnych batalionów w Dortmundzie, w Wiesbaden, próbowano rozeznać, czy badać, tak, ich odpowiedzialność. W zasadzie można to podsumować takim sformułowaniem: prowadzono praktycznie, prokuratorzy prowadzili tak jakby, tak jak historycy, tak? Zbierali relacje, bo to, co oni później z tych relacji wyciągnęli, to jest jakaś wielka pomyłka, tak? Bo na przykład, no nie wiem, tak jak wspomniałem, dowodzić, nie wystarczy dowodzić plutonem egzekucyjnym, żeby kogoś skazać, o dziwo, tak? To nie jest wystarczający powód, tak? Tak tutaj ten przykład jest, ja taki tekst trochę teraz piszę, akcja Erntefest właśnie w kontekście procesów sądowych w Niemczech. Jakby ten paradoks niemieckiej systemu sądowniczego jest jakby widoczny, że powołuje się człowieka, który jest de facto sprawcą, bierze udział w mordzie jako świadka, zbiera się od niego relacje i puszcza się go do domu i się nic dalej z tym nie robi. Glaj na przykład, ten, który zaprowadził ludzi do tego baraku, roztrząsa się aspekty, czy świadek widział
ze 100 metrów, z 5 metrów, a może źle widział w tym czasie, a może się myli, a może nie był on, ten, którego pan widział, może nie był gruby, może był chudy, a może miał takie włosy. I tymi metodami próbuje się sprowadzić świadka, znaczy ogłupiać trochę, bo to de facto, taką aluzję zrobię, bo to nie Niemcy mdleli na procesach, tylko Żydzi, którzy zeznawali, tak? To oni dostawali ataku serca, bo przypominali sobie te wszystkie akcje. A Niemcy, tutaj należy też odwołać się do Kurt Franz, który tak opowiadał kolorowo o tym, jak przeprowadzał ten system w Treblince, jak to wszystko wyglądało, że widać to pomylenie trochę pojęć, tak? Mając też na uwadze, że to jest 60 lat po, tak? Ale jeszcze jedno chciałem dodać, co zawsze wszystkim mówię, że w prawodawstwie niemieckim jest taki kazus, że na przykład jak Bauch, mamy zdjęcia, jego zdjęcia zrobione na terenie obozu, jakby się chciało zrobić z tego wystawę fotograficzną, na przykład pokazać życie obozowe, to należałoby założyć mu na twarz kaszetę, bo on nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem i nie może jego wizerunek być upubliczniony według prawodawstwa niemieckiego. Tak? To jest pewne taki jakby znak niemieckiego prawodawstwa. To ja może jeszcze tak jakby też swego rodzaju tytułem podsumowania. Ja chciałem też zauważyć, być może się panowie ze mną zgodzicie, że to ta odpowiedzialność sprawców w jakiś sposób była rozmyta, tak jak pan mówi, jednocześnie przez prawo niemieckie, ale także przez jakiś taki ogrom tej zbrodni, w której się oni ukrywali. Mnie na przykład poruszyło zeznanie Ericha Muxfelda, który był szefem krematorium na Majdanku, który był też w jakiś sposób organizatorem, ja się nie boję tego określenia, tak przynajmniej to odbieram, akcji Erntefest na Majdanku, który ze szczegółami opisywał, co się wydarzyło. Wyjątkowo odrażająca postać. I on został skazany na śmierć tuż po wojnie w zasadzie. Ja odniosłem wrażenie, że im dalej od wojny, tym łatwiej tę odpowiedzialność było rozmywać. Mamy lata 60. czy 70., to ci zbrodniarze już się wymykają. I mam wrażenie, że nawet gdyby opowiadali takie straszne rzeczy, jak opowiadał Muxfeld wtedy, tuż po wojnie, zresztą przesłuchiwany przez naszego wybitnego śledczego Zena, którego instytut mamy teraz w Krakowie, kiedy opowiadał wręcz w zasadzie bez emocji, jak na przykład schwytano partyzantów, przywieziono do krematorium, jak on ich osobiście rozstrzeliwał, a jedną kobietę, która się opierała Niemcom, walczyła dzielnie do końca, ci Niemcy, ta obsługa krematorium wrzuciła żywcem do pieca, no to są rzeczy porażające. Sędzia nie miał wątpliwości, kiedy skazywał Muxfelda na śmierć wraz z innymi zbrodniarzami tuż po wojnie, ale tak jak pan mówi, ja miałem wrażenie też zerkając na to, co się działo później, że im dalej od wojny, od tych lat tragedii, tym ta odpowiedzialność, tym łatwiej było się wymknąć. Wystarczyło po prostu dobrze przeczekać, a potem wykorzystać sprytnie niuanse niemieckiego prawa. To taka moja mała dygresja też na podsumowanie. No jak nikt nie przeżył, to nie miał kto dostarczyć tego dowodu. Z Bełchatów przeżyły dwie osoby, a zamordowano tam 500 000. W jaki sposób oni mogli kogoś wskazać jako sprawcę? I Redel, prawda, i Hirschman. Podobnie batalion 101, on te dwa procesy, on był głównie, jego członkowie byli sądzeni za dwa wielkie mordy w Łomazach i w Janowie Lubelskim. To stąd jest książka Browninga i druga Goldhagena, prawda? Tacy i tacy Niemcy, gorliwi czy zwykli. I tam prawie nie ma odniesień do udziału w RTF. A to wszystko dzieje się na Lubelszczyźnie, bo Mazy to Biała Podlaska, to też jeszcze Lubelszczyzna. I tam też zapadły bardzo małe, bardzo niskie wyroki. Wszyscy Niemcy, nie wiem, twierdzili, że oni tylko kierowali samochodami, a Niemki znowu pracowały jako siostry w szpitalu, więc no, nie wiadomo, jak te mordy się dokonały, prawda? Jeżeli no, wszyscy byli tylko w służbie pomocniczej, według tych swoich własnych zeznań i twierdzeń.
No to do dzisiaj tego nie rozwiążemy już tego problemu. Tu jeszcze przypomniałem sobie jeszcze jedną, ostatni akord tego Entefest, że oni kazali wszystkim, czy oni, Niemcy, dowodzący akcją kazał podpisać zobowiązanie do milczenia, tak? Że nigdy nikomu nie opowiedzą to, co widzieli w tych dniach, w tym miejscu. I oni to musieli podpisać, to podpisał Tobin, to podpisał każdy z kierowników Tobensa. No ba, ta determinacja prowadziła do tego, że nawet za Bauchem SD jeździło i w Warszawie go gdzieś, jak już tutaj przenoszono, przyszli do niego i położyli mu tą kartkę i mówi, musisz podpisać, tak? Bo inaczej cię do więzienia wsadzimy. I ta zmowa milczenia, to można by upatrywać, że do pewnego momentu chodziło o to, że przyjdzie jakiś człowiek i nie wiem, tajnie jakim mnie zastrzeli czy coś, że zerwałem zmowę milczenia, tak już mówiąc, przejaskrawiając sytuację, tak? No ale no, co tu dużo mówić? Pierwsze te procesy, czy postępowanie to jest 61 rok, no to są już lata świetlne po samej akcji, tak? No to... Kara śmierci już nie grozi w Niemczech. Tak, no tak, tak. Tylko dożywotnie więzienie. Panowie, ja mam jeszcze pytanie od naszych widzów. Jest to pytanie zarówno do pana profesora, jak pana doktora. Czy wiemy cokolwiek ze świadectw okolicznych mieszkańców? Jak rozumiem, chodzi o akcję RTFS nie tylko w Poniatowej, ale także w pozostałych obozach na Lubelszczyźnie. Nie, no w sumie niewiele wiemy. Najwięcej no, mamy informacji dotyczących Majdanka, prawda? No bo tam na tym piątym polu zamordowano Żydów, a Polacy na innych polach, no różnie, według niektórych relacji cieszyli się i radowali, że będzie lepiej w obozie, według innych współczuli, czy no, to duże, długie, gorące polemiki po wojnie na ten temat miały miejsce. Jaki był stosunek no, polskich współwięźniów do zamordowanych więźniów żydowskich, a ci z zewnątrz to no, w Poniatowej, w Trawnikach, to tam chyba nie ma żadnych znaczących świadectw. Jednego strażaka chyba pan Artur gdzieś wyśledził i to no, wszystko. No, znaczy, obozy przecież były odseparowane znaczy szukano miejsc takich, które czy robiono taki system buforowy, tak, że tam miało nie być, nikt nie miał mieć wglądu, tak, na to, co się dzieje w środku. A poza tym Poniatowa to była wtedy, jeśli chodzi o samo miejsce, mała społeczność, 900 mieszkańców, część wysiedlona. Tutaj jedynie te zewnętrzne elementy były widoczne, tak, dym, smród, etc. Jeśli chodzi o Trawniki, jest tego więcej, bo tam... Tam mamy więcej relacji, bo na przykład kolejarz zamknął się w takiej wieży ciśni, nie obserwował, ta pani wspomniana przez tutaj prowadzącego i jakieś Trawniki to jest inna też topografia terenu, tam można było to z góry stąd zaobserwować, tak? Poniatowa to jest bardziej taki zalesiony kompleks, ukryty i tutaj jest mniej. Tutaj jedynie ten strażak, który zdołał, bo podpalono jeden barak w czasie egzekucji, zapłonął, prawdopodobnie zrobili to grupa tego żydowskiej organizacji bojowej pod koniec i ci strażacy, to też pokazuje trochę stosunek tych kordonów zewnętrznych do samej akcji, ich jakąś taką swawolę, tak, że strażacy, którzy powinni być zatrzymani na pierwszym kordonie, który był 1,5 kilometra przed obozem, oni przejeżdżają spokojnie i zatrzymują się aż pod obozem, wjeżdżają na jego teren, bo mieli zawiadomienie, że tu się pali, tak, akcja... Właśnie, przepraszam, panie doktorze, tak systematyzując, bo oni jadą z Opola Lubelskiego, prawda? Jadą tak, jakiś odcinek, spotykają te kordony, prawda? Tak. Kończąc, ja mam zdjęcia takich wozów bojowych z Poniatowej, które w moim przekonaniu
pokazują właśnie tą akcję, ale ich tutaj nie upubliczniam, tak? Są zdjęcia, które stoją te wozy bojowe na ulicy, czołgi. Suma, w moim przekonaniu cichym jest, to pokazuje tą, ten kordon zewnętrzny, tak? Jest zdjęcie zrobione też po samej egzekucji, to dla szerszej publiczności nie pokazuje tutaj, tak? Lewiński, bo też się nazywał zaopatrzeniowiec, który wykonał to zdjęcie, stoi nad dołem postać, tam widać te trupy. Są jeszcze jakieś, że tak powiem, relacje, tak? Relacje czy fotografie nierozpoznane, które ewidentnie pokazują, że to odnosi się do tych miejsc. No ale tak wracając, no ta straż i 15-latek bodajże pan, który młodociany pojechał z tym strażakiem, no też do końca życia traumę przeżył, bo miał te obrazy tych trupów pokrwawionych i tak dalej. Mieli szczęście, że w ogóle, że ich nie zastrzelili ci Niemcy, że pozwolili w ogóle wrócić z powrotem. Tak. Panie doktorze, to ja mam jeszcze takie pytanie zupełnie na koniec, podsumowujące naszą dzisiejszą rozmowę. Pan pochodzi z Poniatowej, prawda? Mam takie pytanie dotyczące pamięci o tej tragedii w Poniatowej. Czy to, co się wydarzyło w listopadzie 1943 roku, w jakiś sposób naznaczyło tą społeczność, w jakiś sposób ją, nie wiem, ukierunkowało, wyznaczyło pewien wektor, jakiś składnik pamięci? Jak to wygląda w pamięci zbiorowej? Taka tragedia. No tutaj profesor to potwierdzi. My mieliśmy nie tak dawno konferencję o pamięci, miejsc pamięci odnośnie akcji Reinhardt, tak. Trudno oczekiwać jakiejś rozbudowanej pamięci od małej społeczności, tak? Czy jakby społeczności, która się na nowo odradza po wojnie w trendzie, o którym wszyscy wiemy, tak? Te wyznaczniki czy wektory były inaczej ustawione czy skonkretyzowane, tak? Najpierw dbamy o chleb powszedni, później o pamięć, aczkolwiek pamięć jest, tam pamięć była pewnego rodzaju pamięcią pomieszaną, tak? Bo w jednym miejscu mamy przykład historii, która scaja historię centralnego okręgu przemysłowego, budowa fabryki, w fabryce której założono obóz dla jeńców sowieckich, z zamordowanych 22 tysiące, później obóz dla Żydów, zamordowanych 14 800 i trzeci akord, obóz NKWD, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 200 ofiar. I to jakby jest cały obraz fabryki, która ma dać chleb, wyżywienie, tak? Które nie możemy zamknąć, zrobić mauzoleum jak w Oświęcimiu i tak dalej, i tak dalej. To w jakiś sposób pokazuje też, no, musimy pamiętać, ale będziemy pamiętać tak, bo żeby pamiętać, tak? Nie wiem, czy dobrze jestem zrozumiany, tak? No tak, coś trzeba zrobić, ale dzisiaj mamy inne możliwości, tak? Możemy na przykład nagrać specjalną operę, tak? Na cześć zgładzonych pod hasłem Lament, tak? Możemy zrobić cokolwiek innego. Aczkolwiek podsumowując, w tamtych czasach nie można też było zadbać o tą pamięć w taki sposób jak dzisiaj, ponieważ trzeba było to zrobić w sposób, który była narzucona przez system. Tak. Tak, no ja tylko tak dodam od siebie, jak odwiedziłem Poniatową, to wrażenie na mnie zrobiło to, że na pierwszy rzut oka w zasadzie nie wiadomo, że tam się wydarzyła taka tragedia. Dopiero jak człowiek się pokręci po okolicy, to można zobaczyć tablice informacyjne, można zapytać kogoś i dopiero ta pamięć wychodzi. Nie ma takiej nachalnej pamięci, nie ma takiego nachalnego epatowania tą tragedią, natomiast ona cały czas tam podskórnie istnieje. To robi też wrażenie, że cały czas ta pamięć tam nie.
Myślę, że to może być podsumowanie naszej rozmowy. Widzę, że już nie ma więcej pytań od naszych widzów, więc pozostaje mi podziękować panom. Bardzo dziękuję, panie profesorze, bardzo dziękuję, panie doktorze, za owocną rozmowę, za spotkanie. Było mi bardzo, bardzo miło poprowadzić tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękujemy. Do widzenia. Proszę czekać na publikację. Będziemy pisać na ten temat i piszemy, badamy. Czekamy w takim razie. Dziękuję. Do widzenia. Dobrej nocy.